Zadanie 18. Na zajęciach koła chemicznego uczestnicy zaplanowali otrzymanie osadu jodku ołowiu 2. Trzech uczestników zaprojektowało doświadczenia, które przedstawili na poniższych rysunkach. Przeanalizuj przedstawione projekty doświadczeń i napisz numer tego, które zostało zaplanowane poprawnie. Wyjaśnij, dlaczego pozostałe projekty były błędne. Żeby określić, które doświadczenia zostały ustalone błędnie, a które jest jako jedno poprawne, musimy użyć tabeli rozpuszczalności, która znajduje się na trzeciej stronie kart wzorów. Tam jest rozpisane, czy dana sól będzie rozpuszczalna, czy też nie. No i patrzymy, możemy sobie najpierw spojrzeć na tą linię, gdzie mamy ołów. Widzimy, że węglan ołowiu no nie jest rozpuszczalną solą. Azotan 5 ołowiu jest rozpuszczalny. Wszystkie azotany i wszystkie octany ogólnie są rozpuszczalne. Więc tak samo azotan, jak i octan będą rozpuszczalne. Możemy sobie tutaj to zaznaczyć. Natomiast w przypadku jodków, no to również patrzymy. Mamy jodek magnezu. Czy jest on rozpuszczalny? Jodek magnezu jak najbardziej jest rozpuszczalny. Jodek potasu również jest rozpuszczalną i często stosowaną solą, na przykład do reakcji strąceniowej dla jodków. I jeszcze mamy jodek srebra, który niestety, ale rozpuszczalny nie jest. W ten sposób, po prostu analizując to, co dostaliśmy na maturze w gratisie, czyli karty wzorów, jesteśmy w stanie wydedukować, że numer doświadczenia to będzie po prostu drugie, bo tam mamy dwie rozpuszczalne sole i to też trzeba po prostu uwzględnić w opisie wyjaśnienia. Więc możemy zapisać takie wyjaśnienie. Aby reagenty dostarczyły jonów do zajścia reakcji strąceniowej, należy użyć dwóch roztworów soli rozpuszczalnych w wodzie. W doświadczeniu pierwszym i drugim użyto soli nierozpuszczalnych w wodzie. Czyli czytając całe to podsumowanie, wyjaśnienie, aby reagenty dostarczyły jonów do zajścia reakcji strąceniowej, należy użyć roztworów soli rozpuszczalnych w wodzie. W doświadczeniu pierwszym i drugim użyto soli nierozpuszczalnych w wodzie. Tyle wystarczyło, aby uzyskać punkt za zadanie 18.